mi pan wytłumaczy, dlaczego Leszek Miller nie startuje w wyborach prezydenckich? Bo startuje dr Magdalena Ogórek, która jest kandydatką dobrą, dobrze wykształconą, mającą jasny obraz Polski. A to nie jest odpowiedź Polski, na pytanie. Ale przede wszystkim będącą nadzieją na to, że można dokonać lepszej zmiany na stanowisku prezydenta. Bez krytyki, bez zbędnego opowiadania o tym, co się nie udało i bez agresji w polityce. To jest pewna naprawdę zmiana. Założenie, jeśli chodzi o wybory prezydenckie i w ogóle stanowisko prezydenta, jest takie, że jest to osoba z doświadczeniem politycznym, która już była wybierana w innych wyborach, jest zazwyczaj liderem partii, to musi być naprawdę osoba, która ma jakiś bagaż polityczny, bagaż zawodowy. Magdalena Ogórek go nie ma. A Leszek Miller, owszem. A co jest złego w kandydacie Leszku Millerze? Ale ja przypomnę, pani redaktor, a nie, a co jest złego w Leszku Millerze, że nie startuje? Jest liderem formacji, będzie przygotował partię do wyborów parlamentarnych, ale w roku 90, bo pani wspomina o całej drodze wielu kandydatek i kandydatów, którzy brali udział w wyborach prezydenckich, a w wolnej Polsce, po stronie lewicowej w 90 roku startował Włodzimierz Cimoszewicz, który też wtedy nie był tak doświadczonym politykiem, jak jest dzisiaj. Wtedy rozpoczynał pewien proces swojej kariery politycznej i gdy popatrzymy na ten proces, to były premier, były marszałek Sejmu, były minister spraw zagranicznych, wielka postać, Nestor Polskiej Lewicy, kolejny. I nie możemy powiedzieć o tym, że wtedy to było dobrze, a teraz to jest źle. Nie. Polityka jest po to, żeby z jednej strony dawać szansę, a z drugiej być nadzieją. Nadzieją na zmianę, nadzieją na to, że my możemy powiedzieć, że to, co się uda, będzie pewnym efektem tej świeżości. Jeżeli byśmy wystawili polityka, bez względu, czy to by był Leszek Miller, Jerzy Wenderlich, Małgorzata Szmajdzińska, każdy, który z tej palety lewicowych kandydatów mógł ubiegać się o urząd prezydenta, zawsze moglibyśmy znaleźć jakieś minusy. Zawsze byśmy powiedzieli, jeden nie pełnił ważnego urzędu, drugi był tylko posłem, trzecia osoba jest starsza. Ale tylko dokończę, pani redaktor. To jest tak. Szukając kandydata bądź kandydatki na prezydenta, każda formacja polityczna liczy się z tym, że może gdzieś być skrytykowana. Ale ja jestem przekonany, że dzisiaj Sojusz Lewicy Demokratycznej postawił na taką osobę, która wzbudza tak duże emocje, i pozytywne, i negatywne, że bez wątpienia, jaki będzie wynik, to już mamy sukces w tych wyborach, bo wiemy, że obudziliśmy pewien nowy kapitał społeczny, który można opisać słowami zmiana. Ja się z tego bardzo cieszę. Czytam tutaj w Newsweeku tekst Michała Krzymowskiego, jak trwała, o tym, jak wyglądała narada w sprawie kandydatki na prezydenta. A może Ogórek, ta młoda z klubu, spytał Aleksandrzak. Magdalena Ogórek od kilku miesięcy prowadzi program w kanale TVN24. Krzysztof Miller spojrzał na Gawkowskiego. Mam wątpliwości, odpowiedział Krzysztof Gawkowski. Tak, ale to nie jest tak, że ja nie miałem wątpliwości, bo ja się do tego przyznaję. Mówiłem o tym na zarządzie krajowym. Polityka to sztuka pewnego kompromisu. Rozmawiania o tym, czy mamy do czynienia z kandydatem, kandydatką, która ma szansę, czy rozpoczynamy pewien proces ewolucji myślenia na lewicy. Pani rektor, bo to jest ważne. Ja naprawdę uważałem, że poszukiwanie kandydatki powinno opierać się na tym, że szukamy osoby otwartej, młodej, emocjonalnej, mającej coś do powiedzenia, nie bojącej się swoich tez.